Cześć, zacznę od przywitania wszystkich nowych subskrybentów. Cieszę się, że postanowiliście odwiedzić mój kanał. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Żałuję tylko, że przynajmniej niektórzy z was pojawili się tutaj zachęceni ostatnim filmikiem, a konkretnie jego fragmentem dotyczącym Brogi. Ten odcinek ma rekordową liczbę wyświetleń, co potwierdza tezę, że najlepiej klikają się tematy wzbudzające negatywne emocje. Trochę to przykre i dlatego cieszę się, że o tytule, który pokażę wam dzisiaj, mam do powiedzenia same dobre rzeczy. Panie i panowie, raport Brodeka z wydawnictwa Mandioka, świetnie napisany, przepięknie narysowany i kapitalnie wydany komiks. Póki co jest to najlepsza rzecz, jaką przeczytałem w tym roku i będę starał się was przekonać, że jest warty każdej wydanej na niego złotówki. Zapraszam do oglądania. Raport Brodeka to komiksowa adaptacja książki Filipa Claudela pod tym samym tytułem. W Polsce ukazała się ona w 2009 roku nakładem wydawnictwa Czytelnik, i chyba nie wzbudziła szczególnego zainteresowania, bo ciągle można ją kupić za jedyne 5 zł. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Niestety nie czytałem tej książki, nie jestem więc w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z wierną adaptacją, czy raczej z komiksem na motywach. Mogę natomiast powiedzieć, że gdybym nie wiedział o istnieniu pierwowzoru, to nigdy bym się nie domyślił, że nie mam przed sobą całkowicie oryginalnej historii. W trakcie lektury ani razu nie miałem wrażenia, że scenarzysta cytuje tekst napisany przez kogoś innego. Nie dostrzegłem też żadnych dziwnych przeskoków czy luk w fabule wskazujących na to, że została ona w jakiś sposób skrócona. I przede wszystkim, scenariusz nie jest przeładowany tekstem. To przypadłość, na którą cierpią niektóre adaptacje. Mnóstwo tekstu, zupełnie jakby ich autorzy za wszelką cenę próbowali zmieścić jak najwięcej treści z książki w komiksie, ale zamiast wykorzystać w tym celu ilustracje, postanowili dołożyć kolejne opisy. W tym albumie tego nie znajdziemy. Tam, gdzie tylko było to możliwe, autor posłużył się wyłącznie rysunkiem i efekty są fantastyczne. Autorem zarówno scenariusza, jak i ilustracji jest Manu Larsenet. To całkiem prawna postać. W młodości był wokalistą w punkowej kapeli The Zombies. Po zakończeniu nauki próbował uniknąć obowiązkowej służby wojskowej, został jednak zatrzymany i zmuszony do jej odbycia w karnym batalionie. Później przez kilka lat pomieszkiwał w różnych squatach, tworząc muzykę i komiksy, z którymi ostatecznie zdecydował się związać swoje życie zawodowe. W Polsce debiutował kilka lat temu za sprawą wydawnictwa komiksowego. Opublikowało ono Codzienną Walkę, komiks, który zebrał bardzo dobre recenzje, ale mimo to nie sprawił, że pozostali wydawcy rzucili się na inne tytuły jego twórcy. Być może wynikało to z faktu, że w bibliografii Larseneta zdają się przeważać komiksy humorystyczne. Na ich tle wyróżnia się jednak Blast. Czteroczęściowa historia o przesłuchaniu mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo młodej kobiety. Tom pierwszy ukazał się w 2009 roku, tom czwarty w 2014, a 3 lata później całość została wydana w jednym albumie. Seria zebrała pozytywne recenzje i chociaż przykładowe ilustracje nie zrobiły na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, to i tak chętnie przeczytałbym ją po polsku. Może jeżeli raport Brodeka dobrze się sprzeda, ktoś sięgnie i po ten tytuł. Mam tylko nadzieję, że jeżeli do tego dojdzie, to od razu dostaniemy wydanie zbiorcze. Przejdźmy do raportu. Oryginalnie ukazał się w 2 tomach zebranych następnie w Integralu, który stał się podstawą polskiego wydania. Komiks ma nietypowy, poziomy format, określany na niektórych stronach mianem włoskiego. Na szczęście dzięki etui można go postawić na półce pionowo. To etui jest takie sobie. Sztywny, ale cienki karton wydaje się być bardzo delikatny i trzeba uważać przy wsuwaniu komiksu do środka. I to jedyny minus tego wydania, które pod każdym innym względem prezentuje się po prostu wspaniale. Porządne szycie, śnieżno-biały, gruby papier offsetowy, który idealnie wchłonął czereń. Nie znajdziemy tutaj wyblakłych ilustracji, nie znajdziemy kadrów, na których czereń miałaby jakieś jaśniejsze odcienie. Właśnie tak trzeba wydawać czarno-białe komiksy. 328 stron w tłumaczeniu Katarzyny Sajdakowskiej przy współpracy Jakuba Jankowskiego. Komiks nie jest tani. Cena okładkowa to 145 zł. Na stronie wydawcy zapłacicie 101,50 zł. Uwierzcie mi, widać za co się zapłaciło. Warto jeszcze wspomnieć, że dla osób, które zamówiły ten album w preorderze, Mandioka przygotowała prezent w postaci takiej oto zakładki z ilustracją autorstwa Krzysztofa Owedyka. I jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chcecie się poczuć totalnie wyjątkowo, to możecie nabyć ekskluzywne wydanie raportu. Jest to edycja limitowana do 321 numerowanych egzemplarzy, zawierająca 10 niepublikowanych ilustracji oraz numerowany i sygnowany przez autora ex libris. To wszystko za jedyne 130 euro. No to pora powiedzieć parę słów o fabule tego komiksu, która początkowo może wydawać się nieco niezrozumiała. Noc.
Samotna postać przemierza las i dociera do jakiegoś miasteczka. Światła palą się tylko w jednym budynku. Kiedy mężczyzna wchodzi do środka, wszystkie twarze zwracają się w jego stronę. Nie sprawiają wrażenia przyjaznych. Mężczyzna spogląda na drzwi prowadzące gdzieś w głąb budynku, rzuca słowo, którego znaczenia jeszcze nie rozumiemy i dodaje: nie zrobiliście tego, prawda? I już możemy się domyślać, że za tymi zamkniętymi drzwiami nie stało się nic dobrego, a wszyscy zebrani w tym budynku mężczyźni są w coś zamieszani. Nasz bohater Brodek, który ewidentnie znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, zaczyna bać się o własne życie. Jednak do wybuchu przemocy nie dochodzi, nikt nie dobywa noża, zamiast tego Brodek dostaje dziwne zadanie. Ma opowiedzieć jakąś historię, opisać w niej dokładnie to, co się wydarzyło, aby ci, którzy będą ją czytać, zrozumieli i wybaczyli. Nasz bohater wraca do domu, do swojej rodziny, nie może spać, zaczyna wspominać przeszłość. Kiedy zaczynałem czytać ten komiks, wiedziałem o nim tylko tyle, że jego akcja rozgrywa się w niewielkim, położonym gdzieś na uboczu miasteczku, w którym doszło do morderstwa. Bardzo się cieszę, że nie szukałem żadnych recenzji czy opisów, bo odkrywanie kolejnych elementów fabuły dopiero w trakcie czytania dało mi mnóstwo satysfakcji. Nie chciałbym was jej pozbawiać i dlatego teraz tylko zasygnalizuję, czego możecie się po tym tytule spodziewać. Jeżeli to wam wystarczy, pomińcie kolejny fragment, w którym zdradzę kilka dodatkowych szczegółów. Raport Brodeka to niezwykle przygnębiająca i miejscami bardzo brutalna opowieść. Jej punktem wyjścia jest lincz, którego dopuścili się mieszkańcy miasteczka na tajemniczym przybyszu. Sprawców znamy od początku, zagadką pozostaje, dlaczego to zrobili. Odpowiedzi ma nam udzielić główny bohater, przymuszony do napisania dziwnego raportu dla niesprecyzowanych czytelników. Podczas pracy nad tekstem Brodek, wbrew wyraźnym żądaniom sprawców, postanawia nie ograniczać się wyłącznie do suchego opisu wydarzeń bezpośrednio prowadzących do morderstwa. Zamiast tego podejmuje on próbę dotarcia do prawdziwych motywów, jakimi kierowali się sprawcy. W trakcie tych poszukiwań odsłaniane są przed nami kolejne elementy układanki składającej się na historię miasteczka, jego mieszkańców i wreszcie samego Brodeka. Komiks trzymał mnie w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Jest tutaj kilka kapitalnie rozpisanych scen, jest kilka wzruszających momentów i chociaż czasami musiałem zrobić sobie przerwę, aby przetrawić to, co właśnie przeczytałem, to nie byłem w stanie go odłożyć na półkę, dopóki nie doszedłem do końca. Jeżeli taki opis wam wystarczy, pomińcie następny fragment, a jeżeli nie, zapraszam do części nieco bardziej spoilerowej. Zacznijmy od osadzenia tej historii w czasie. Na samym początku dowiadujemy się, że akcja komiksu ma miejsce kilka miesięcy po zakończeniu nienazwanej wojny. W trakcie jej trwania miasteczko było okupowane, a Brodek został wywieziony do obozu, gdzie spędził 2 lata. Fabuła nie koncentruje się jednak na tych wydarzeniach, zamiast tego skupia się na pokazaniu późniejszych konsekwencji decyzji podjętych w trakcie okupacji przez społeczność miasteczka. Komiks ma pewien wymiar symboliczny, nie padają w nim daty ani nazwy, ale skojarzenia z II wojną światową, niemiecką okupacją i obozami zagłady narzucają się same. Jednak ci z was, którzy nie przepadają za taką tematyką, nie powinni się zrażać. Ten tytuł to coś znacznie więcej niż kolejna historia o wojennych okrucieństwach. To przede wszystkim opowieść o poczuciu winy, o wstydzie, o życiu w ciągłym lęku przed ujawnieniem prawdy. I na dodatek czyta się ją niczym dobry kryminał. A jakby tego było mało, raport Brodeka jest jednym z najładniejszych czarno-białych komiksów, jakie miałem okazję oglądać. Byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem, że Larsenet rysował ten komiks bez użycia ołówka. Malował pędzlami i tuszem na dużych arkuszach, a następnie skanował je i obrabiał już na komputerze, tworząc kolejne plansze. Autor zdradził, że specjalnie na potrzeby tego komiksu kupił książki do anatomii i uczył się z nich, w jaki sposób realistycznie ukazywać twarze i zwierzęta. Stwierdził przy tym, że w czasach szkolnych uważał taki styl rysowania za nudny i dlatego nie opanował go w wystarczającym stopniu. W efekcie często musiał rezygnować z pokazywania niektórych rzeczy albo uciekać się do różnych sztuczek, aby zamaskować braki warsztatowe. Pracując nad raportem, Larsenet chciał przezwyciężyć te swoje ograniczenia i chyba można powiedzieć, że mu się udało, za wyjątkiem góry. Artysta przyznał, że chociaż oczywiście je widział, to nigdy nie mieszkał w pobliżu i dlatego ich rysowanie stanowi dla niego problem. Ostatecznie więc zrobił wszystko, żeby tego uniknąć, na przykład ukrywając część krajobrazu za mgłą. Słuchajcie, postanowiłem, od dzisiaj, kiedy ktoś mi powie, że lata temu miał jakieś Torgale i Kokosze i w sumie to znowu chciałby przeczytać jakiś komiks, ale zupełnie nie ma pojęcia, co warto kupić, polecę takiej osobie raport Brodeka. Będzie miała taką terapię szokową, że albo wróci do komiksów na dobre, albo żadnego już nigdy więcej nie odważy się otworzyć. Trochę żartuję, ale naprawdę uważam, że ten tytuł można spokojnie polecać osobom, które mają niewielkie doświadczenie z komiksem.
Porusza on bardzo trudną tematykę, ale robi to w sposób niezwykle atrakcyjny i łatwy w odbiorze. Łatwy w tym znaczeniu, że nie ma w tym tytule jakichś szczególnych eksperymentów z formą. Przejścia pomiędzy poszczególnymi scenami są bardzo płynne, a układ kadrów przejrzysty. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek mógł mieć problem ze śledzeniem rozwoju fabuły, i to pomimo tego, że nie jest ona ułożona chronologicznie. Sama historia strasznie mnie wciągnęła, a co ważniejsze, po zakończonej lekturze ciągle wałkowałem ją sobie w głowie. Drapot Brodeka to jeden z tych tytułów, o których łatwo się nie zapomina. Brawo Mandioka, sprowadziliście do Polski kolejny komiks, który z wielką przyjemnością włączę do swojej kolekcji. I tak doszliśmy do końca, ale zanim was pożegnam, mała informacja. Zgodnie z zapowiedzią z okazji uzyskania przez kanał 500 subskrypcji, przygotowałem parę komiksów do rozdania. Kilka tytułów po angielsku, kilka po polsku, kilka starszych, kilka nowszych. Szansę na zgarnięcie jednego z nich miały osoby, które oglądały ten odcinek na żywo. Pytanie konkursowe padło na czacie w trakcie jego premiery. A o tym, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę dostać pozostałe, będę informował na Facebooku albo tradycyjnie na zakończenie kolejnych filmików. W sumie możemy zacząć już teraz. Do zdobycia jest taki oto zestaw czterech tytułów. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to proszę, abyście w komentarzu pod tym filmem napisali, jaki komiks z waszej kolekcji jest dla was najcenniejszy i dlaczego. Oczywiście w grę może wchodzić zarówno wartość materialna, jak i sentymentalna. Uwaga! Oprócz komentarza poproszę dodatkowo o przesłanie zdjęcia waszego wybranego komiksu na profil facebookowy tego kanału albo na adres e-mail podany w opisie. Spośród osób, które dodadzą komentarz i prześlą zdjęcie, wybieram zwycięzcę. Przewiduję też jakąś nagrodę pocieszenia. Na komentarze czekam do następnej niedzieli, a dzisiaj już się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!